Cześć wszystkim, z tej strony Kador, to jest mój kolejny odcinek z serii z Farming Simulatora 2013 o podtytule, już może o tym podtytule zapomnieliście, ale podtytuł to od nieurodzaju do złotych wideł. Będę ten podtytuł podtrzymywać, a się w końcu tych, w cudzysłowie, złotych wideł dorobię. A tak jak obiecałem, w dzisiejszym odcinku zacznę moje kolejne żniwa. Tym razem posadziłem jęczmień. Całe pole obsiałem jęczmieniem, po to, żeby mieć trochę słomy. Słomy zbelowanej, żeby ją sprzedać, ewentualnie zostawić trochę dla krów. Ale jak mogłem zobaczyć w poprzednim odcinku, bele zbyt dużo warte nie są, niestety. Ale zanim zabiorę się za belowanie, będę musiał troszeczkę tutaj sam skosić. Gdyż, no co, będzie pracownik kosił, a ja co, będę z prasą stał i czekał, aż on skosi? Wtedy będzie filmik trochę nudny. Krzywo kosza, ale już trudno, nie będę zjeżdżał, niech tak do końca dojedzie, bo jeszcze bardziej krzywo zrobię. I ten, chciałbym powiedzieć, że... Nie, inaczej, w poprzednim odcinku mówiłem, żebyście wpisali w komentarzach pod odcinkami z Farming Simulatora, no akurat tamten był pierwszy. Żebyście pisali jakieś pytania do mnie dotyczące... Nie, inaczej. Żebyście pisali o rzeczach ze świata Farming Simulatora, ze świata gier, na które mógłbym się wypowiedzieć. Po to, żeby te odcinki nie były takie nudne i bez gadania i w ogóle, żebym żeby miał o czym nawijać. No niestety pod poprzednim odcinkiem żadnego takiego pytania nie było. Szkoda by miał o czym mówić, a tak może być trochę przynudawo. Ale powtarzam, piszcie. Temat, na który mógłbym się wypowiedzieć. Na które chcielibyście usłyszeć moje zdanie. A jeżeli chcecie jakieś ogólne do mnie pytania zadać lub dowiedzieć się coś o moich seriach, o przyszłości kanału, to nie piszcie tutaj, tylko przed odcinkiem ze Skyrima wstawiłem na kanał filmik, mój pierwszy filmik informacyjny, taki trochę wakacyjny, na którym na temat przyszłości kanału, na temat serii przyszłych gier, kiedy będą odcinki z danych gier ukazywane, ile potrwają dane serie, jakie będą następnie. O, już? Pełny? O, szybko. No to bardzo fajnie. O, tutaj wiesiek kosił. O, już mi się język plącze znowu. Tutaj wiesiek kultywuje to pole ze złego rzepaku. Zara, muszę zboże wziąć. I właśnie w tym odcinku informacyjnym powiedziałem o tych rzeczach. I tam możecie zadawać pytania odnośnie kanału. A tutaj odnośnie jakichś tematów z gier, na które mógłbym się wypowiedzieć. Polecam to info zobaczyć. Zresztą mówiłem wam w jednym z odcinków z Farming Simulatora, że takowe info się ukaże. Czekajcie, pomyliło mi się, to miało być tak. Patrzę, że szybko się strasznie napełnił ten kombajn. Podejrzewam, że tego zboża jednak mogę trochę mieć. Aż się zdziwiłem, że tak szybko. A no tak, bo rzepaku zawsze jest mniej, no, ale to jest za to trochę mniej warte. Tak. Dobrze mówię. No, w takim tempie nie będę miał czasu na pracowanie. Ale może. Znowu będę tym małym ursuskiem prasował. Zbieram trochę kasy, albo kupię sobie lepszy cionik, albo jakiś osprzęt. Może jakiś taki osprzęt, którego jeszcze nie mam. Może coś, co pomoże mi w hodowli krów. Oj, gdzie ja pojechałem? To ma być ładnie wszystko zebrane.
No właśnie, rozpoczęły się wakacje. Zapewne ci z was, którzy to oglądają i których wakacje obowiązują, to się z tego powodu cieszą. Ja również się cieszę. 2 miesiące, trochę więcej grania w gry przez te 2 miesiące będzie. Chętniej mi się będzie chciało nagrywać odcinki z Farming Simulatora, bo powiem wam, jakoś dla mnie sentyment do Farming Simulatora zawsze mi jakoś wraca w wakacje. Nie wiem, może dlatego, że wtedy są żniwa. To taki dodatkowy klimaci mi tę grę czy coś. Jakoś po prostu. O, powiem tak. Gdybym nie nagrywał farminga na kanał, gdybym nie nagrywał LSA13 właśnie na kanał, a nagrywam chyba właśnie od kwietnia, kiedy to kanał założyłem, czy tam od początku maja, to prawdopodobnie właśnie w tym maju na przykład farminga podejrzewam, żebym nie grał. Już jakoś mi się taką normalnie nie chce w niego grać, ale zawsze mi się zachciewa w niego grać podczas wakacji. Jakoś tak po prostu. Wakacje są i tu już od paru części tego farminga, przecież 9, 11. Zawsze wakacje mi się bardziej zachciewa w to grać. O, kombajn znowu. Coś jakoś mało tych bel wydaje mi się, że będzie. O dziwo. Jestem trochę zdziwiony jestem. Fiu, fiu, fiu. Tu pięknego mijaka zrobił, ale dobra, już zostawię ten mijak. Zostawię już go. To przez to, że ja krzywo pojechałem. Okej, przyznaję się, przyznaję się. O, zachęcam was do obejrzenia moich gameplay z Battlefielda 3, kiedy gram razem z Exomexem. Są to materiały z perspektywy. Ja nagrywam swoją perspektywę, on nagra swoją, wiecie o co chodzi. Polecam wam obejrzeć te materiały, gdyż są w pewnym sensie bez sensu i trzeba patrzeć na nie z przymrużonym okiem, ale mają swój urok. Ciekawe, jakby wyglądały moje odcinki z farminga, gdybym grał z jakimś kolegą w multiplayer. O, już by nie były takie poważne. Oj nie. Nie chcę nic mówić, ale coś mi to jakoś wydaje wolno. Coś mi wydaje się wolno to trochę iść to wszystko. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie. Kombajn zaraz pewnie znowu będzie wysypywał. Podejrzewam. Tych żniw najprawdopodobniej też
nie uda mi się skończyć w tym odcinku. Zwykle je rozkładam na dwa odcinki. O, oczywiście pod tym odcinkiem również znajdzie się coś, co zacząłem w poprzednim odcinku, czyli mody polecane. Mam nadzieję, że na te mody, co wam policzyłem w poprzednim odcinku, zejrzeliście. Ewentualnie na tej stronie oceniliście. Myślę, że nie polecam bubli, o tak powiem. A przynajmniej według mnie nie są to buble. Nie będę też dawał wam tylko modów tych najnowszych, co wyszły przynajmniej w ostatnim tygodniu. Też trochę starsze, a które są dobre. Już ostatnio pobieram mniej modów, kiedyś pobierałem bardzo dużo i to było z tego bardzo dobrych modów, więc po co mam szukać na siłę, jak już parę na przykład wiem, które są bardzo dobre. Wiesiek tu kończy, później go wejść na tamte pole. Nie wiem, czy tych pól nie połączę. Kiedyś jak grałem, to właśnie te pola połączyłem. I zawsze tam kukurydzę siałem. No i sobie teraz tak myślę, jak to mi rozgrywkę urozmaicił, w pewnym sensie też ułatwił dodatek Ursus. Gdyż ściągniki są tanie, z tego dodatku prasa była tania, przyczepa samozaładowcza była tania. W pewnym sensie ułatwił i umilił mi. I ta rodzima marka umiliła mi trochę rozgrywkę. Oczywiście, jak już będzie mi stać najlepsze ciągniki, jakieś do czwary, to będzie czas, że chyba sprzedam wszystkie Ursusy. No chyba, że tego najlepszego mógłbym nie sprzedać, ale jeszcze bym musiał zobaczyć. Na razie wolno mi idzie zdobywanie, a właśnie, no, zdobywanie kasy na maszyny, które są warte więcej niż 60-70 tysięcy, niestety. Zaraz komend znowu będzie wysypało. No kurde, panie. Tuż przed końcem się pan zatrzymał. Nie pochwalam czegoś takiego. Ale jak sobie kupię nowy komań, to będę taki szczęśliwy. Bo to jest taki w pewnym sensie shit, że tak powiem. W pewnym sensie oczywiście, chodzi mi o mały header i małe pojemność zbiornika. Ale i tak to jest o niebo, ten Dodge Faresso o niebo, o niebo, o niebo, o niebo lepszy niż ten kombajn Far, który ten czerwony, jakbyście nie wiedzieli, który to jest oryginalnie w grze. No masakra, po prostu masakra. Tamty to jest do niczego, tamten kombajn. Tutaj też zauważyliście, że nawet jeżeli śledzicie Monster od początku, że nie zaczynałem gry. Już miałem go gdzieś, wolałem sobie tego kupić i przynajmniej mieć trochę spokoju niż się z tamtym denerwować. Tamte to już kompletna jest porażka. No jak ktoś sobie lubi grać takimi starszymi maszynami, jak właśnie z dodatku farming, klasyczne rolnictwo, ten co ja mam, co został udostępniony do Farming Simulator 2013 za darmo,
No, za 11 trzeba. Jak chciało się go do Faring Sound 2011, to trzeba było zapłacić. Ale to dziwo zostało za darmo. Podążając tym krokiem. Dodatek Ursus w Farming Simulatorze 2015 powinien być też udostępniony za darmo. Też może urozmaicić rozgrywkę. W sumie jestem ciekawy, jakie to maszyny będą w następnym farmingu oryginalne. Mam nadzieję, że asortyment będzie jeszcze większy, przynajmniej dwa razy większy jak w 13, a tu już było dość... Tu już jest dość sporo. Mówię to głównie o jeszcze większych, jeszcze więcej, żeby było. Bardziej znanych marek czynników, no co bym chciał, no Fendy powinny wrócić moim zdaniem. To nowe modele, a nie to, że wykorzystają te z dziewiątki, te słabe, rozpikselowane. Klasy, no bo to jest taka niemiecka znana firma, że szok. No może jeszcze jakieś zagraniczne, jakieś New Holandy. Nie wiem, John Deere, o John Deere było fajnie. Ale jest jak jest na razie. Na Farminga 2015 przyjdzie nam jeszcze poczekać ponad rok. Więc nie ma co na razie jeszcze zbytnio o tym rozmyślać. Wszystko może być. Teraz prędzej trzeba rozmyślać nad następnymi dodatkami do 13, jakie będą. A co będzie? Nie wiadomo. Na razie nic. Jedyne co wiadomo na razie o przyszłości Farming Simulator 2013 to to, że wyjdzie na jesieni wersja na Xboxa 360. Zresztą już o tym mówiłem, że nowa mapa, jakieś tam nowe maszyny, bla, które chyba będą tylko udostępnione na konsoli, co mi się bardzo nie podoba. Ale co zrobię? Widać, Giant Software nie chce zarobić na sprzedaży dodatków. Chociaż właściwie to, co zostanie wydane na konsoli, a czego nie ma w PC-towej wersji, to nie powinni nam kazać za to płacić, no bo... To taka, tak jakby aktualizacja, nie dodatek. Wszyscy chyba wiedzą, jak było na przykład z edycją rozszerzoną do Wiedźmina dwójki. Za darmo ją dawali, no i bo to jest tak jakby aktualizacja. Choć w pewnym sensie to był tak jakby dodatek, ale zawierający usprawnienia gry, więc... CD Projekt Red dał to za darmo, co należy chwalić. Ale jak z tym będzie, to jeszcze nie wiadomo. Ale jeszcze do jesieni trochę czasu jest. Dobra, połowę pola już mam skoszone. I w tym odcinku to już tyle. Resztą pola, koszeniem reszty pola, zbieraniem bel, prasowaniem bel zajmę się w następnym odcinku. Tak więc, dzięki za oglądanie. Cześć.